Good evening, everyone. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. You know, Jesus said that when you leave your home and your family in order to follow him. Jezus powiedział, że jeśli zostawisz swój dom albo swoją rodzinę, by iść za nim, that you find that he gives you 100 times the homes and 100 times the family. To odkryjesz, że on da ci po 100-kroć więcej rodzin i po 100-kroć więcej domów. And in coming here to Poland on my first visit to this country, that's certainly the way that I feel. I przyjeżdżając tutaj do Polski, a to jest moja pierwsza wizyta w waszym kraju, dokładnie tak się czuję. For years I've traveled around the world speaking on behalf of North Korean underground believers. Od lat podróżuję po świecie i mówię, jestem rzecznikiem wierzących w Korei Północnej. This is my first trip to Poland. Ale to jest moja pierwsza wizyta w Polsce. In fact, this is my second day in Poland. Tak naprawdę to jest mój drugi dzień w Polsce. But what I've already found is so many Polish Christians, pastors who have opened their home to me. Ale zobaczyłem już, że tak wielu polskich chrześcijan, pastorów otworzyło dla mnie swoje domy, fed me, nakarmiło mnie, even carried my luggage, nawet nosiło moje bagaże. And so I'm so touched that you would come tonight. Jestem bardzo poruszony tym, że i wy dzisiaj przyszliście na to spotkanie. To be able to learn together with me about North Korea. Aby razem ze mną uczyć się o Korei Północnej. By way of background, chciałbym parę słów powiedzieć o sobie. My name is Eric Foley. Nazywam się Eric Foley. I've been a pastor for 26 years. Jestem pastorem od 26 lat. And most of that time has been spent working as a consultant. I większość z tego czasu poświęciłem jak na pracę w charakterze konsultanta. For Christian ministries and NGOs and mission organizations and denominations around the world. Byłem konsultantem dla kościołów, różnych organizacji chrześcijańskich na całym świecie. So I've had the opportunity over the years to consult with more than 1500 different organizations. Przez te wszystkie lata miałem okazję być konsultantem dla ponad 1500 organizacji. And largely what I do when I'm doing consulting is I'm working on big events, Christian events. I zwykle, gdy zajmuję się konsultingiem, to dotyczy to jakichś wielkich organizacji, wielkich wydarzeń. So I had the opportunity to coordinate the recruitment for the largest religious gathering in the history of the United States, which was an event called Stand in the Gap for Promise Keepers. I miałem okazję koordynować rekrutację na największe wydarzenie chrześcijańskie w historii Stanów Zjednoczonych, które nazywało się Stań w Wyłomie, i to było organizowane przez Promise Keepers. And I had the opportunity to do the largest one-day volunteer outreach event in US history, which I did with the Los Angeles Dream Center. I z Los Angeles Dream Center zorganizowałem największą jednodniową ewangelizację wolontariuszy. So that's basically what I know how to do is big events. Na tym się znam, duże wydarzenia. My wife is originally from South Korea. Moja żona pochodzi z Korei Południowej. She is by background a professional fashion designer. Ona z wykształcenia jest profesjonalną projektantką mody. And she owned a wholesale and manufacturing clothing business in Los Angeles. I ona miała taki zakład odzieżowy i hurtownię. She had come to the US in 1984 to study for her MBA. W 1984 roku przyjechała do Stanów, żeby na studia. But along the way we got married. W międzyczasie się pobraliśmy. We raised four kids together. Razem wychowaliśmy czworo dzieci. And we were pretty clear that we knew what God was asking us to do in life. We were walking in the calling that he had given to us. I byliśmy przekonani, że wiemy, czego Bóg nas oczekuje i że chodzimy w powołaniu, jakie ma dla nas. And then, i wtedy, one night, pewnej nocy, 16 years ago, 16 lat temu, all that changed. Wszystko to się zmieniło. I had a dream. Miałem sen. And this was very unusual for me. Dla mnie to było bardzo niezwykłe. Because normally when I fall asleep, bo zwykle, gdy zasypiam, basically what I do is to sleep. To właściwie tylko śpię. But in this particular case, ale w tym konkretnym przypadku, the Lord sent me a very vivid dream. Pan posłał mi taki bardzo wyraźny sen. That I knew came from him, there is no doubt. Wiedziałem, że pochodziło on od niego, nie miałem co do tego wątpliwości. And in that dream, i w tym śnie, he showed me that my wife and I would give up everything we had done. Pan powiedział mi, że ja i moja żona porzucimy wszystko, co mieliśmy, and everything we knew how to do, i wszystko, co wiedzieliśmy, jak się robi,
in order to serve underground North Korean believers. Abyśmy mogli służyć wierzącym z kościoła podziemnego w Korei Północnej. The whole thing was a complete shock to me. Dla mnie to był zupełny szok. I'm pretty certain that tonight you know more about North Korean believers than I did at the time that I had that dream 16 years ago. Jestem przekonany, że wy dzisiaj wiecie więcej o sytuacji chrześcijan w Korei Północnej niż ja wtedy, zanim miałem ten sen. Because of the 1500 ministries I consulted with? Bo spośród tych 1500 organizacji, którym udzielałem dla których byłem konsultantem, none of them had anything to do with North Korea. Ani jedna nie miała nic wspólnego z Koreą Północną. And my wife, she's from South Korea, not North Korea. A moja żona pochodzi z Korei Południowej, nie Północnej. And South Korean people aren't very interested in North Korea. I Koreańczycy z południa nie są specjalnie zainteresowani Koreą Północną. So when I had this dream, zatem gdy miałem ten sen, it was just like in the movies, what happened? To było jak w filmie. I woke up in a cold sweat. Obudziłem się zlany zimnym potem. And I was shaking. Trząsłem się. And I grabbed my wife and I shook her to wake her up. Chwyciłem moją żonę za rękę, potrząsnąłem nią, obudziłem ją. And I told her about this dream. I opowiedziałem jej mój sen. And she's a very wise woman. Ona jest bardzo mądrą kobietą. So she said to me, if it is from the Lord, i powiedziała mi, jeśli to jest od Pana, then all that you have to do is to be willing. To wystarczy, że będziesz gotowy. The Lord will take care of the rest. Pan zajmie się wszystkim innym. But I think even for her this whole dream was quite a surprise. Ale myślę, że nawet dla niej ten cały sen był dość dużym zaskoczeniem. At the time we were living in Del Mar, California, which is near San Diego. Wtedy mieszkaliśmy w pobliżu San Diego w Kalifornii. Which is pretty close to heaven. A to miejsce jest bardzo blisko nieba. I mean, it doesn't even rain in the daytime. Tam nawet in Del Mar. Nie pada deszcz w ciągu dnia. It only rains overnight. Pada tylko w nocy. And we were living in this three-story place. Mieszkaliśmy w tym dwupiętrowym domu. Real close to the beach. Blisko plaży. And then this. I potem coś takiego. So very quickly after that dream. Bardzo szybko po tym śnie. Just through the process of being willing. Tylko dzięki temu, że byłem gotowy. We found ourselves giving up everything that we had. Zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. And moving to a very small apartment. I przenieśliśmy się do bardzo małego mieszkania. And carrying out this work that the Lord gave us to do. I podjęliśmy się tej pracy, do której wezwał nas Pan. And along the way over the last 16 years, i w ciągu tych ostatnich 16 lat, I've learned some amazing things about North Korea. Dowiedziałem się pewnych niezwykłych rzeczy o Korei Północnej. Including why it should be of particular interest among all of the countries as far as Christians are concerned. W tym także tego, dlaczego ona powinna cieszyć się szczególnym zainteresowaniem wśród wszystkich chrześcijan na świecie. You see, Kim Il-sung, who was the founder of North Korea, Kim Il-sung, który był założycielem Korei Północnej, he grew up in a Christian home. Wychowywał się w domu chrześcijańskim. And his mother would take him to church every week. Jego matka zabierała go do kościoła co tydzień. And every week when she would take him to church, i za każdym razem, gdy zabierała go do kościoła, she would fall asleep. Zasypiała. And so Kim Il-sung asked her. I Kim Il-sung zapytał ją. He said, "Mother, why do you come to church if all you do is fall asleep?" Mamo, dlaczego chodzisz do kościoła, jeśli tam tylko śpisz? And she answered him. I ona odpowiedziała mu. Because it's the only place I can rest. Bo tylko tam mogę odpocząć. So Kim Il-sung used to love to tell that story. Kim Il-sung uwielbiał opowiadać tę historię. Because to him it explained everything that he said was wrong with Christianity. Bo dla niego stanowiło to przykład wszystkiego, co jest niewłaściwe w chrześcijaństwie. He said the problem with Christianity. Powiedział, że problem z chrześcijaństwem is that it puts Koreans to sleep. Polega na tym, że ono usypia Koreańczyków. And what Koreans need, he said. Natomiast Koreańczycy potrzebują is a religion that wakes them up, religii, która ich obudzi, to fight against the world, aby walczyli ze światem. And so, although Kim Il-sung rejected Christianity, i chociaż Kim Il-sung odrzucił chrześcijaństwo, it turns out he was a very careful student of everything he saw as a boy growing up in church. To jednak okazuje się, że był bardzo bacznym obserwatorem wszystkiego tego, co widział w kościele jako dziecko. And so here's the unusual thing. I oto coś naprawdę niezwykłego. Today, if you were to be able to look inside an ordinary village or town in North Korea, gdybyście dzisiaj mogli zajrzeć do zwykłego miasteczka czy wsi w Korei Północnej, you would find that every week,
to zobaczylibyście, że co tydzień 100% of North Koreans are required to gather together. 100% wszystkich Koreańczyków ma obowiązek gromadzić się na spotkaniach. In buildings that look like this one. W budynkach, które wyglądają tak jak ten. Only instead of the cross here on the wall. Tyle, że zamiast krzyża na ścianie there's a giant picture of Kim Il Sung. Jest ogromny obraz Kim Il Sunga. And it's not called a church building. I oczywiście nie nazywa się to kościołem. It's called a Kim Il Sung Research Center. Ale nazywa się ośrodkiem badawczym Kim Il Sunga. And it's not called a church service. To spotkanie nie nazywa się nabożeństwem kościelnym. It's called a self-criticism meeting. Ale spotkaniem samokrytyki. But let me tell you what happens in one of these meetings and let's see if it sounds familiar to you. Ale pozwólcie, że opowiem wam, jak takie spotkanie przebiega i zobaczymy, czy będzie to wyglądało znajomo dla was. So every weekend in these meetings that take place all over North Korea. Zatem co tydzień na tych spotkaniach, które mają miejsce w całej Korei Północnej, someone comes up to the front, ktoś wychodzi do przodu and then they open the hymnal i otwiera śpiewnik 600 songs of praise to Kim Il Sung, i w którym jest zapisanych 600 pieśni pochwalnych ku czci Kim Il Sunga. And the weird thing is, a najdziwniejsze w tym jest to, you know some of these songs. Że niektóre z tych pieśni wyznacie. It's just that the lyrics are slightly changed. Tylko słowa są trochę zmienione. Like, you know the hymn How Great Thou Art. Znacie ten hymn Jak Wielkimś Ty. Right? So North Koreans say this was the song that was sung at Kim Il Sung's funeral. Koreańczycy mówią, że tę pieśń śpiewali w czasie pogrzebu Kim Il Sunga. Only it was sung to him. Tylko że słowa dotyczyły Kim Il Sunga. And the lyrics were slightly changed. I słowa zostały trochę zmienione. So after they sing some songs from this hymnal, gdy już zaśpiewają trochę pieśni z tego śpiewnika, then someone stands up front and they open the writings of Kim Il Sung. Ktoś inny staje z przodu, otwiera pisma Kim Il Sunga, which are considered to be sacred or holy. Które są uznawane za święte. And the really weird thing is, you would know some of these writings also. I dziwne jest również i to, że niektóre z tych pism też byście rozpoznali. So if I were to say to you the 10 principles, gdybym na przykład powiedział wam o 10 zasadach, then that should remind you of the 10 commandments. To powinno wam przypomnieć o 10 przykazaniach. And although they're different, chociaż różnią się od siebie, they have some very interesting similarities. To są między nimi pewne ciekawe podobieństwa. Like the first principle. Na przykład pierwsza zasada. You shall have no greater loyalty. Nikomu nie będziesz winien większej lojalności than your loyalty to Kim Il Sung. Niż Kim Il Sungowi. Which sounds a lot like our first commandment. To brzmi dość podobnie do naszego pierwszego przykazania. And then, after they read from these sacred writings, i gdy już odczytają te święte pisma, then someone stands up and preaches a sermon about. Wtedy ktoś wstaje i wygłasza przemówienie na ten temat. And so that's why it's completely incorrect to call North Korea an atheistic country. Dlatego nazywanie Korei Północnej krajem ateistycznym jest zupełnie niewłaściwe. Because in a country with 40,000 statues of Kim Il Sung and his son Kim Jong Il. Bo jest to kraj, w którym jest 40,000 posągów i popiersi Kim Il Sunga i jego syna Kim Jong Ila. Where every week 100% of North Koreans are required to worship Kim Il Sung. I co tydzień 100% Koreańczyków ma obowiązek oddawać cześć Kim Il Sungowi. The truth is, prawda jest taka, North Korea is the most religious country on earth. Że Korea Północna to najbardziej religijny kraj na świecie. And now on the basis of what I've shared with you, i na podstawie tego, czym się z wami podzieliłem, you can understand why Christians in North Korea are persecuted worse than Christians anywhere else on earth. Możecie zrozumieć, dlaczego chrześcijanie w Korei Północnej są prześladowani bardziej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Because if Christianity were allowed to exist in North Korea, bo gdyby chrześcijaństwo w Korei Północnej pozwolono się rozwijać, then by definition it would expose this North Korean Kim Il Sung ideology as a fraud. To z założenia ono by obnażyło ideologię Kim Il Sunga jako fałszerstwo. And so that's why when my wife and I talk to North Korean people, z tego właśnie powodu, gdy ja z żoną rozmawiamy z mieszkańcami Korei Północnej, and we share with them the gospel, i dzielimy się z nimi Ewangelią, they sometimes respond, oni czasami odpowiadają, why are you copying us? Dlaczego nas kopiujecie?
So this is why since the 1940s and the formation of the Korean state. I właśnie dlatego od 1948 roku, od chwili powstania państwa północno-koreańskiego, North Korea became increasingly intolerant of Christians. Korea Północna w coraz większym stopniu jest nietolerancyjna wobec chrześcijan. And as the 1950s came and the 1960s came, lata 50., lata 60., every Christian in North Korea who could be discovered was executed. W tamtym okresie, jeśli można było tylko znaleźć jakiegoś chrześcijanina, to był on, zostawał on stracony. Every Bible they could find, every hymnal, każdą Biblię, każdy śpiewnik was burned. Które udało się znaleźć, palono. Every church building that hadn't been destroyed in the Korean War was confiscated. Każdy budynek kościelny, który nie uległ zniszczeniu w czasie wojny koreańskiej, został skonfiskowany. Was turned into what is now called today a Kim Il-sung Research Center. I zamieniony w coś, co teraz jest nazywane właśnie tym ośrodkiem badawczym Kim Il-sunga. And so what I have come to talk to you about tonight i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć is a single verse of scripture. O pewnym jednym wersecie z Pisma Świętego. The scripture is Romans 8:28. Jest to list do Rzymian, rozdział 8, werset 28. In it the apostle Paul says this. W nim apostoł Paweł mówi tak. All things, a wiemy, all things, że we wszystkim work together for good, Bóg współdziała ku dobremu, for those who love God, z tymi, którzy Boga miłują, and are called according to his purpose. To jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. That's remarkable. To jest niezwykłe. All things wszystko work together for good, współdziała ku dobremu, for those who love God, dla tych, którzy kochają Boga, and are called according to his purpose. I są powołani według jego postanowienia. Now, it's a remarkable verse. To jest niezwykły werset. And if we actually believed it completely, i gdybyśmy tak w pełni wierzyli w te słowa, we would be unstoppable. To bylibyśmy nie do powstrzymania. Because no matter what happened to us in life, bo niezależnie od tego, co przydarzyłoby nam się w życiu, illness, choroba, loss of job, utrata pracy, difficulties in marriage, trudności w małżeństwie, difficulties with children, trudności z dziećmi, all manner of problems in life, wszelkiego rodzaju problemy w życiu, serious though they are, choć są poważne, we would look at these things differently, to jednak patrzylibyśmy na to wszystko inaczej. We would know that they were evil, wiedzielibyśmy, że to jest coś złego, but we would know that the power of God was great enough, ale wiedzielibyśmy również, że Boża moc jest wystarczająco potężna, that from that evil he would draw forth a good, by z tego zła wydobyć dobro, that was greater than the prior state, które będzie większe niż to, co było na początku. Now, Paul doesn't say all things are good. Paweł nie mówi, że wszystko jest dobre. Paul doesn't say rejoice when bad things happen. Paweł nie mówi ciesz się z tego, że coś złego ci się przydarzyło. But he does say confidently. Ale mówi z przekonaniem, all things, że wszystko work together for good, współdziała ku dobru, meaning God will not leave us entrapped in evil. To znaczy, że Bóg nie pozostawi nas w pułapce zła, but instead in delivering us, ale wyzwoli nas, will accomplish something greater than the prior state. I poprzez to osiągnie coś większego niż ten poprzedni stan. But the problem is we only partly believe this. Problem polega jednak na tym, że tylko częściowo w to wierzymy. And in the face of serious difficulties in life, a w obliczu poważnych problemów w życiu, and in the face of absolute evil, i w obliczu tego absolutnego zła, then that promise just begins to sound rather hollow. Ta obietnica zaczyna brzmieć tak trochę pusto. And so what I want to do with you tonight, co chciałbym dzisiaj zatem z wami zrobić, is I want to look at what I would contend to you is the greatest tragedy to befall Christians. Chciałbym przyjrzeć się razem z wami czemuś, co uważam za największą tragedię, jaka spotkała chrześcijan. In a country in our time, w naszych czasach, which is the situation of North Korean believers. Chodzi o sytuację północno-koreańskich wierzących. That in a country with a young man who grew up and rejected Christianity, w kraju, w którym młody człowiek dorastał i odrzucił chrześcijaństwo, but instead stole everything about that faith and removing the God of our faith, instead replaced it with himself, i wykradł z tego różne rzeczy, usunął Boga naszej wiary i zastąpił go innymi rzeczami, and in that process led to the systematic extermination of every Christian in North Korea,
I gdy to robił, doprowadził do systematycznej eksterminacji wszystkich chrześcijan. The burning of every Bible. Spalił wszystkie Biblie. And the conversion of every church building into a center of idolatry. I każdy budynek kościelny zamienił na centrum bałwochwalcze. And I want to ask the question with you. I chciałbym zadać wam pytanie w związku z tym. Is it possible? Czy jest możliwe, that in that situation, aby w takiej sytuacji, that the Apostle Paul is still correct, to co mówi apostoł Paweł było słuszne, that all things, że wszystko work together for good, współdziała ku dobru for those who love God, dla tych, którzy Boga kochają and are called according to his purpose. I są powołani według Jego postanowienia. Because if it could be proven to be true in this case with North Korea, bo jeśli udowodnimy, że tak jest w przypadku Korei Północnej, then that would be very important to us in our own situation. To będzie to bardzo ważne dla nas w naszych różnych sytuacjach życiowych. Because real as the difficulties that face us are, bo choć trudności, jakie spotykamy, są realne, I think you would agree with me that none compare to that. To myślę, że zgodzilibyście się ze mną, że nie da się tego porównać z tym, co się dzieje w Korei Północnej. So let's examine this situation about North Korea. Zatem przeanalizujmy tę sytuację w Korei Północnej. Before North Korea was formed as a state, zanim Korea Północna stała się państwem, when Christianity first came to the Korean Peninsula, gdy chrześcijaństwo dotarło na Półwysep Koreański, which was in the late 1800s, a było to pod koniec XIX wieku, one of the first things that happened for Korean believers in the north, jedna z pierwszych rzeczy, jaka przydarzyła się wierzącym z Korei na północy, is they sent out missionaries. Jedna z pierwszych rzeczy polegała na tym, że wysłali misjonarzy. And so if we fast forward our story to the formation of the North Korean state 1948. Jeśli przyspieszymy naszą historię i dojdziemy do powstania Korei Północnej w 1948 roku. And the systematic execution of Christians in the 1950s and 1960s. I systematycznej eksterminacji chrześcijan w latach 50. i 60. Then we would note that there was one particular group that was excluded from this execution. To zobaczymy, że jedna grupa chrześcijan była wyłączona z tej eksterminacji. A small number of North Korean missionaries who were in China. Nieduża liczba północno-koreańskich misjonarzy. They had been sent to China in order to evangelize. Zostali wysłani do Chin, żeby tam ewangelizować. But after they had left, the curtain came down behind them. Ale gdy wyjechali, za nimi opadła kurtyna. And of course there was no way they could possibly return because to return would be guaranteed death. I oczywiście w żaden sposób nie mogli wrócić, bo to oznaczało dla nich pewną śmierć. And so assuming that God must have some purpose for their lives, they decided to wait upon the Lord in prayer. Zakładając, że Bóg musi mieć jakiś cel dla ich życia, postanowili czekać na Boga w modlitwie. And they waited. I czekali. And they waited. I czekali. Decades passed. Mijały dziesięciolecia. And then, i wtedy, in 1985, w 1985 when China roku, began to open up to South Korea a little bit, gdy Chiny zaczęły się trochę otwierać na Koreę Południową, South Korean missionaries, misjonarze południowo-koreańscy, traveling undercover, potajemnie, went to the border between North Korea and China, dotarli nad granicę między Chinami a Koreą Północną, in order to begin the process, aby rozpocząć proces of restoring the gospel to this country, przywracania Ewangelii Korei Północnej. But they faced a number of difficulties. Jednak spotykali się z wieloma różnymi trudnościami. For one thing, the language, the dialect between North and South Korea had diverged during that period of time. Na przykład w tym okresie nastąpiło duże zróżnicowanie językowe między językiem na północy i na południu. So Kim Il-sung intentionally rooted out of the North Korean language words that were dependent upon Chinese. Kim Il-sung celowo usunął z języka północno-koreańskiego słowa, które wywodziły się z chińskiego. And then all of the modern words from 1950 on, the South Koreans and North Koreans use completely different vocabulary. A także odnośnie wszystkich nowych słów, które pojawiły się po latach 50. Koreańczycy z południa i z północy używają zupełnie innej terminologii. And so these two dialects are 40% different. I teraz te dwa dialekty różnią się w 40%. And of course culturally the countries are extremely different. I oczywiście pod względem kulturowym te kraje się ogromnie różnią od siebie. So as the South Koreans looked at this monumental task, i Koreańczycy z południa spojrzeli na to przeogromne zadanie, and they prayed about what to do, i modlili się, co mają zrobić. God drew their attention, i wtedy Bóg skierował ich uwagę to now elderly
North Korean missionaries. Ku tym północno-koreańskim misjonarzom, którzy byli już starymi ludźmi. Who had remained in China. I wciąż byli w Chinach. Waiting. Czekając. Waiting. Czekając. For decades. Przez dziesięciolecia. And interestingly, during that time, beginning to determine who was still alive within North Korea, who was Christian, who was still underground enough to have avoided this execution. I w tym czasie również próbowali ustalić, kto jeszcze w Korei Północnej spośród chrześcijan przeżył, co tam dzieje się w podziemiu wśród chrześcijan. And so this gave us a beginning, some lines back inside North Korea by which the gospel could travel. I to dało nam pewien początek, pewne kanały dotarcia do Korei Północnej, poprzez które Ewangelia będzie mogła tam się rozprzestrzeniać. But there was a problem. Ale był pewien problem. We had no Bibles. Nie mieliśmy Biblii. Because every Bible had been burned. Bo każda Biblia została spalona. And the South Korean Bible was of very limited use to North Koreans because of the divergence in dialect. A Biblia południowo-koreańska na niewiele by się przydała Koreańczykom z północy z powodu tych różnic między dialektami. But God had gone ahead of us. Ale Bóg poszedł przed nami. In the 1970s, i w latach 70. North Korea began to experience greater pressure from the international community about its human rights and religious freedom violations. Na Koreę Północną zaczęto wywierać presję odnośnie naruszeń praw człowieka i wolności religijnej. Ta presja pochodziła ze społeczności międzynarodowej. So it needed some kind of a way to demonstrate. I Korea Północna musiała jakoś udowodnić, that there was religious freedom in North Korea. Że w tym kraju jednak panuje wolność religijna. And so they got together and thought about it. I zastanowili się trochę nad tym, about what to do. Co mogliby zrobić. One of the things that they knew was that the South Korean Bible. I wiedzieli na przykład, że Biblia południowo-koreańska, because Christianity in Korea was less than 100 years old, bo chrześcijaństwo w Korei nie miało jeszcze 100 lat, was a translation that needed much improvement. Była takim tłumaczeniem, które wymagało jeszcze wielu poprawek. It's like a first edition, you know. To jest tak jak pierwsza edycja, pierwsze so the, wydanie. The North Korean government, i wtedy rząd północno-koreański said, let's do this. Stwierdził, zróbmy coś takiego. Let's create, przygotujmy the most accurate translation, najbardziej dokładne tłumaczenie of the Bible, Biblii, that has ever been done in the Korean language, jakie kiedykolwiek zrobiono na język koreański. And so summoning together their resources, zatem zebrali uczonych, źródła, they did exactly that. I zrobili to. And they created what today is widely regarded, i przygotowali to, co dzisiaj powszechnie się uważa, as the most accurate translation of the Bible ever done in the Korean dialect. Za najbardziej dokładne tłumaczenie Biblii na język koreański. Now you might think, well, isn't there some kind of bias in there? I mean, isn't there some kind of worship of Kim Il-sung that's hidden in there? Możesz sobie pomyśleć, czy nie ma tam jakiegoś kruczka, czy gdzieś tam jest ukryty kult Kim Il-sunga w tym wszystkim? But there is none. Nie. Remember, North Korea created this Bible in order to prove to the international community that there was religious freedom in North Korea. Pamiętajcie, Korea Północna przygotowała tę Biblię, żeby udowodnić społeczności międzynarodowej, że w Korei Północnej panuje wolność religijna. And so the government that burned every Bible, zatem rząd, który spalił wszystkie Biblie, was responsible for translating an even better Bible. Potem przetłumaczył Biblię jeszcze lepiej than any of the ones that had previously niż ktokolwiek inny, który się tego podjął. Now, you may think it is hard to smuggle Bibles into North Korea. Może wam się wydawać, że ciężko jest przemycić Biblię do Korei Północnej. I can tell you it's much harder to smuggle a Bible out of North Korea. Ale powiem wam, że o wiele trudniej jest przeszmuglować Biblię z Korei Północnej. Because North Korea did not print many copies of this particular. Ponieważ Korea Północna nie wydrukowała zbyt wielu kopii tej Biblii. But we were able to get one. Ale udało nam się jedną zdobyć. And to bring it out to South Korea. I przewieźliśmy ją do Korei Południowej. And to typeset it. Przygotowaliśmy ją do druku. And to publish it. Wydrukowaliśmy ją. With a nice Pyongyang, Korea copyright on there, North Korea copyright. Z bardzo ładnym okładką. In order to be able to use it for the purposes of
restoring the gospel to North Korea. Abyśmy mogli przywracać Ewangelię Korei Północnej. But these lines into North Korea, helpful though they were, could only take a very small number of Bibles in every year. Jednak poprzez te kanały, które istniały, poprzez które można było dotrzeć do Korei Północnej, jedynie ograniczoną liczbę Biblii można było tam dostarczyć. So we needed a better way to get more Bibles into North Korea. Zatem potrzebny nam był sposób, by więcej Biblii tam przekazać. And here again, i ponownie, the Lord had gone before us. Pan poszedł przed nami. See, in the late 1980s, early 1990s. Na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku. The South Korean government began to look for ways to improve its relationship with North Korea. Rząd południowo-koreański starał się polepszyć swoje stosunki z Koreą Północną. It was called the Sunshine Policy. Nazywano to polityką słoneczną. So essentially, South Korea went to North Korea and said, what do you want us to do in order to make you happy? I Korea Południowa zwróciła się z propozycją do Korei Północnej i powiedziała, co moglibyśmy zrobić, żeby was zadowolić. And the North Koreans said, there's two things you need to stop doing. I Korea Północna powiedziała, powinniście przestać robić dwie rzeczy. First, you need to stop these radio broadcasts. Po pierwsze, przestańcie nadawać programy radiowe. And see, because for decades South Korea had been broadcasting by shortwave radio this political propaganda on a nightly basis. Bowiem od kilkudziesięciu lat Korea Północna na falach krótkich nadawała różne programy propagandowe do Korei Północnej. And they said, second thing, you need to stop sending those balloons. I dodali, a po drugie, przestańcie wysyłać te balony. What they were talking about, o czym oni mówili? Was that South Korea again for many years had been sending these balloons, floating them from South Korea into North Korea that carried these propaganda flyers. Otóż przez wiele lat Korea Południowa wysyłała do Korei Północnej balony, które przynosiły różne ulotki propagandowe. And it drove the North Koreans crazy. I strasznie to rozwścieczało Koreańczyków z północy. So they said to the South Korean government, you need to stop doing these things. I powiedzieli rządowi południowo-koreańskiemu, by przestał robić te dwie rzeczy. And so the South Korean government did. They stopped. I Korea Południowa na to przystała i zaprzestała tego. So when my wife and I started our ministry, a kiedy wraz z żoną zaczęliśmy swoją służbę, we went to North Korean people, udaliśmy się do Koreańczyków z północy, and we said, how can we help you to reach your country? I spytaliśmy ich, jak moglibyśmy wam pomóc w dotarciu do waszego kraju. They said, i oni powiedzieli, we need two things. Potrzebne nam są dwie rzeczy. First, po pierwsze, we need radio. Radio. And so that's why every night, i właśnie dlatego co wieczór, for 90 minutes, przez 90 minut, we broadcast on one of the strongest shortwave signals into North Korea. Na jednych z najsilniejszych sygnałów na falach krótkich nadajemy do Korei Północnej. The Bible. Czytanie Biblii. And the second thing, a po drugie, these balloons. Powiedzieli nam o balonach. So we're using regular plastic like you would buy at the market. In the office of the South Korean capital Seoul, people are wrapping little books into plastic. These are New Testaments. Within a few hours, these Bibles will be sent to the most closed and most anti-Christian country in the world, North Korea. Since many years, North Korea has topped the list of countries where Christians are persecuted. Owning a Bible can be sufficient reason to be sent to a concentration camp. Eric Foley is director of Seoul USA and one of the founders of this organization. Foley and his organization have the desire to reach North Korea with the gospel. But how do you reach people in a country where being a Christian is strictly forbidden? Today, they introduce me to a very special way of evangelizing, spreading Bibles by balloons. So this is one of the 38,000 New Testaments that we'll launch this year. We do a New Testament as opposed to a full Bible simply because this is the right size and weight to launch. It's also easier for North Koreans to pick these up and to be able to hide them away so that they're not detected. So we're using regular plastic like you would buy at the market to wrap the Bibles because we want to make sure that when they're dropped that
if they land somewhere where it's wet, because this is also a rainy season, that they're not ruined. The Bibles will be released within a few hours, but the exact moment of launching we'll only know a short time before. It depends on the weather. So we should have wind that goes to the northwest. Yeah. All right, well, let's get everyone together and let's plan on leaving at 7:30, doing this launch about 9:30 then. Yes. When we talk about good weather for balloon launching, most people would say it's bad weather. So we'll be out launching in the rain a lot of times. How many Bibles are in your car here? Tonight we'll probably do about 1,800. We drive to a place where the balloons will be launched. It's a 1-hour drive from Seoul. Outside, it's getting dark, and that's good. We don't like to draw any attention. We are getting close to the launch place, and I feel some tension among the people in our car. In the Bible it says is that we don't battle against flesh, but against principalities and powers, and we always feel that when we go out for a launch. You see it in small ways, I mean, different things that can go wrong, so we do everything we can to make sure that we're well prepared. But spiritually, that's a fight that you have to fight every time you go out to do a launch. We won't face opposition from the police or the neighbors. You're praying that North Korea is not going to launch Scud missiles towards the border like they did a few days ago. We arrive at a remote and dark place, about 1 mile from the North Korean border. Well, we're getting close to the launch site. We're almost here. It's hard to find your way here in the daytime. At nighttime, it's even harder. So do we want to move this stuff over, Mrs. O? We pray, Lord, that each Bible that we launch would accomplish your purpose for it, to be able to supply these Bibles. We thank you specifically for men and women and children in the Netherlands who gave to be able to make these specific Bibles in this launch possible. We pray that you bless them in the remembrance of North Korea. And we pray this in Jesus' name. Amen. As it goes up, the air pressure decreases until the hydrogen becomes to have enough capacity to cause the balloon to pop. So the whole thing explodes. That's how the Bibles are released. Have you ever heard a reaction from North Koreans who found a Bible? Well, Bible launching is relatively new. Usually it takes several years after we start doing something before we hear a reaction. So we did flyers for years, and we were just hearing, in fact, from one of the North Korean people who came to China on a relative visa, and she told us that people go down to the border area, which is white with flyers, she said. And they go down there to be able to gather these flyers for fuel originally, but then they start to read the flyers, and that's how many of them come to hear the gospel for the first time. One of the balloons is equipped with a GPS. Within 10 minutes, he will know if the balloons have landed in North Korea. It is 14.
Lord, help keep the GPS attached to the balloon and give it a smooth flight into North Korea so we can know where these Bibles are landing, even just even 10 minutes from now, Lord. We pray in Jesus' name. En de luchtballonnen worden hier achter mij opgelaten en nagestaard door de mensen die hier achter me staan. In de hoop dat ze in de handen van de goede mensen terechtkomen. Maar ik vraag me wel af, als nou Noord-Koreanen zo'n Bijbel vinden en ze rapen hem op, is dat niet heel gevaarlijk? The North Koreans know what Bibles are, and every North Korean knows the penalty for having a Bible. The only reason someone pick up a Bible is because they want to read the Bible. Ah, wonderful, great. This is exciting news. This is the first track that we have showing the where the GPS device is now on the balloon that's crossed into North Korea. You can see there's the water. We're on this side. You can see where we started here with the number one track. And then now you can see on the other side. So the balloon has safely made its way into North Korea. Praise God. Praise God. I always think of the number of Bibles inside, so I'm thinking in my head, all right, there's 15 Bibles, and I think of them, the balloon reaching the altitude at which it bursts, and then as they open, I think that the Lord guides each one. I think it's not just a weather phenomenon, I think the Lord has a plan for each of the Bibles that we launch. I don't think any of them go to waste. So. Every time it's a balloon goes up, it's like a miracle to me. Tak więc. In a country where every Bible was burned. W kraju, w którym spalono wszystkie Biblie. Now today, dzisiaj, Bibles fall from the sky. Biblie spadają z nieba. So, let's take a look at the overall situation. Przyjrzyjmy się teraz tej sytuacji całościowo. Kim Il-sung led the systematic extermination of every Christian. Kim Il-sung doprowadził do systematycznej eksterminacji wszystkich chrześcijan. Burned every Bible. Spalił każdą Biblię. Confiscated every church building. Skonfiskował każdy budynek kościelny. And now there is a country where everyone is required to worship him. I teraz jest kraj, w którym wszyscy mają oddawać cześć Kim Il-sungowi. And yet where in that country there came a point where there were almost no Christians left. I doszło do takiego momentu w historii tego kraju, że praktycznie prawie nie zostało tam chrześcijan. Today in North Korea, jednak dzisiaj w Korei Północnej we have more than 100,000 mamy believers. Ponad 100 tysięcy osób wierzących. In other words, God has raised up in that country a church that is stronger. Innymi słowy, Bóg wzbudził w tym kraju kościół, który jest mocniejszy, szerszy, deeper, głębszy and bigger. Większy than any church that would have existed, niż jakikolwiek kościół, który by istniał, had Kim Il-sung done nothing in the first place. Gdyby Kim Il-sung nic nie zrobił. And so, through this situation, i w całej tej sytuacji, what we can see, co widzimy, is the proof of what Paul talks about in Romans 8:28. Widzimy prawdę, o której Paweł mówi w liście do Rzymian 8:28. That there is nothing that the enemy can do. Że wróg nie może nic uczynić, no matter how evil, niezależnie od tego, jak wielkim złem się posłuży, no matter how destructive, niezależnie od tego, jak wielką destrukcję będzie siał, but that the Lord God can bring about something greater out of that than what existed before. Z czego Pan Bóg nie mógłby wydobyć czegoś większego od tego, co istniało wcześniej. All things wszystko work together for good, współdziała ku dobru for those who love God, dla tych, którzy kochają Boga and are called according to his i są powołani purpose. Według Jego postanowienia. You know, it's interesting. I remember the first North Korean underground believer I ever met. Pamiętam pierwszego chrześcijanina z kościoła podziemnego w Korei Północnej, którego kiedykolwiek spotkałem. It was in China. To było w Chinach. In a secret meeting. Na tajnym spotkaniu. About 15 years ago. Jakieś 15 lat temu. And so my wife and I were meeting with this underground believer. Razem z żoną spotkaliśmy się z tym wierzącym z kościoła podziemnego. And to, like a typical American pastor. Jak typowy amerykański pastor. I said to the underground believer. Spytałem go.
How could we pray for you? Jak moglibyśmy się modlić za was? And he said to me, i on powiedział mi, you pray for us? Wy modlicie się za nas? We pray for you. To my modlimy się za was. I was really surprised. Byłem naprawdę zaskoczony. I thought to myself, but we're from America. Pomyślałem sobie, no ale my przecież jesteśmy z Ameryki. The land of the free. Kraju wolności. The home of the very rich. Domu tych naprawdę bogatych ludzi. I'm the guy who does the big events. A ja organizuję te wielkie wydarzenia. What do you need? I can get it for you. Co chcesz, to ci to dam. You need money? Potrzebujesz pieniędzy? Food? Jedzenia? You want to escape? Chcesz uciec stamtąd? I can make it happen. Mogę to zorganizować. The North Korean underground believer. A ten wierzący z kościoła podziemnego. He said. Powiedział. Yeah, that's the problem with you Americans. Na tym właśnie polega problem z wami Amerykanie. You have so much. Macie tak dużo. And because you have so much. I ponieważ macie tak dużo. You tend to put your faith in your money. Macie skłonność, by pokładać ufność w swoich pieniądzach. And your freedom. I swojej wolności. But here in North Korea. Ale tutaj w Korei Północnej. We have neither money. Nie mamy ani pieniędzy. Nor freedom. Ani wolności. We have only God. Mamy tylko Boga. And we have found. I odkryliśmy. That He is sufficient. Że On wystarcza. And at that moment, i wtedy to, everything finally became clear to me. Wszystko w końcu zrozumiałem. I had thought. Myślałem, that God had sent me to the North Koreans so that I could help them. Że Bóg posłał mnie do Koreańczyków z północy, aby mógł im pomóc. And suddenly what I realized. I nagle sobie jednak zdałem sprawę. Was that God had sent me to the North Koreans. Że Bóg posłał mnie do Koreańczyków z północy, so that they could help me. Aby oni mogli mi pomóc. Because in my country, ponieważ w moim kraju and in your country, i w waszym kraju we fight hard for freedom of religion. Bardzo walczymy o wolność religijną. And it is a very good thing. I to jest coś dobrego. But there is a freedom, ale istnieje wolność, that can't be granted by any government, której żaden rząd nie może dać. And because it can't be granted by any government, ponieważ żaden rząd nie może jej dać, it can't be taken away either, też nie może jej odebrać. And so in a country like North Korea, i w takim kraju jak Korea Północna, they lack the freedom of religion, brakuje im wolności religijnej, and yet in their country, a jednak w ich kraju, the church is growing, kościół wzrasta. And in fact, in the 50 countries around the world where Christians are persecuted, tak naprawdę w 50 krajach na świecie, gdzie chrześcijanie są prześladowani, the church continues to grow. Kościół stale wzrasta. But in my country, ale w moim kraju, and in your country, i w waszym kraju, the church is in decline. Kościół się pomniejsza. And where we value our money and our freedom, i my cenimy swoje pieniądze, swoją wolność, we often fail to discover, to jednak często zapominamy, that God is sufficient, że Bóg wystarcza, and that all things, i że wszystko, all things work together for good, współdziała ku dobremu, for those who love God, dla tych, którzy kochają Boga, and are called according to His purpose, i są powołani według Jego postanowienia. You see, what makes the North Korean underground church unstoppable, wiecie, co sprawia, że Kościół w Korei Północnej jest nie do powstrzymania, is that you can execute almost every believer there, jest to, że możesz stracić tam niemal wszystkich wierzących, you can take away all of their Bibles and hymnals, ich Biblię, and burn ich śpiewniki i spalić je. You can take away all of their church buildings. Mogę zabrać im wszystkie budynki kościelne. And Kim Il Sung Research Center. Zamienić je na ośrodki badawcze Kim Il Sunga. And what they know. I co, ale oni jednak wiedzą. Is that God through those situations will somehow bring out of that evil something greater than what existed before. Że Bóg w jakiś sposób poprzez wszystkie te złe sytuacje wydobędzie coś większego niż to, co istniało wcześniej. Now, that does not mean that evil is not tragic or terrible. To nie znaczy, że zło nie jest tragiczne, nie jest straszne.
It absolutely is. Oczywiście jest takie. And we should grieve it when it happens. I powinno nas to zasmucać, kiedy takie rzeczy się dzieją. But we should never grieve as those without hope. Ale nigdy nie powinniśmy się smucić jak ci, którzy nie mają nadziei. In the face of every situation that besets us. Bo w obliczu każdej sytuacji, która nas spotyka, we should respond in confidence. Powinniśmy reagować w pełni ufności. All things. Wszystko. All things. Wszystko. All things. Wszystko. Work together. Współdziała ku dobru. You can come here tonight. Możesz tutaj przyjść dzisiaj wieczorem. And be weighed down with serious trouble. Obciążony poważnymi problemami. Serious difficulty. Poważnymi trudnościami. Health problems that cannot be solved. Problemami zdrowotnymi, których nie da się rozwiązać. You can be facing financial difficulties for which there is no clear solution. Możesz mieć jakieś problemy finansowe i nie widzisz jasnego rozwiązania. Your marriage can be fundamentally broken. Twoje małżeństwo może się walić. Your children can have turned their backs on God. Może twoje dzieci odwróciły się plecami do Boga i także od ciebie. And these are serious causes of grief. I to są bardzo poważne powody do smutku. This is real evil. To jest prawdziwe zło. And God grieves it in his world. I Bóg smuci się, że takie rzeczy się dzieją na jego świecie. But in God's world, jednak w Bożym świecie, God never grieves evil to the point of giving it the last word. Bóg nigdy nie pozwoli złu powiedzieć ostatniego słowa. And out of death, i ze śmierci and ashes, i popiołów God brings forth new life. Bóg wyprowadza nowe życie. And the only thing that prevents us from receiving it, jedyna rzecz, która powstrzymuje nas przed przyjęciem go, is our lack of confidence, to nasz brak ufności and patience, i cierpliwości, that God is in the midst, że Bóg jest pośród, of working something greater, i wykonuje coś większego, than what existed before, niż to, co istniało wcześniej, when we were satisfied, gdy byliśmy zadowoleni. And so I have not come here tonight, zatem nie przyszedłem tutaj dzisiaj wieczorem, in order to cause you to pity North Korean underground believers. Abyście odczuwali litość wobec wierzących z Korei Północnej. Yes, they face a difficult tak, life. Mają trudne życie. Yes, it is tragic that many died. Tak, tragiczne jest to, że wielu zginęło. And if our faith was for this life only, i gdyby nasza wiara dotyczyła tylko tego życia, Bible says we above all should be pitied. To powinniśmy być godni pożałowania bardziej niż ktokolwiek inny. But in the North Korean underground church, jednak w podziemnym północno-koreańskim kościele, with missionaries sent to China and excluded from their country, ci misjonarze zostali wysłani do Chin i potem oddzieleni od swojego kraju, without Bibles, nie mieli Biblii, without the ability to meet, nie mogli się spotykać, they had God, ale mieli Boga, and God was sufficient, i Bóg im wystarczył. And so in your life, i w twoim życiu, I do not deny the difficulties that you are facing, nie zaprzeczam, tonight, że masz dzisiaj trudności. And as a pastor, I grieve with you. Jako pastor smucę się razem z tobą. But I did not come here tonight to cause you to grieve with me about North Korean underground believers. Ale nie przyszedłem tutaj dzisiaj wieczorem, żeby sprawić, byś ty razem ze mną teraz smucił się tym, co dzieje się w Korei Północnej. Tonight with the message, przybyłem tutaj dzisiaj z przesłaniem. They're praying for you. Że oni modlą się za ciebie. They're praying for you. Oni modlą się za ciebie. They za worry was. About you. Oni modlą się za was. They worry because when you mix Christianity with money and freedom, oni martwią się, bo gdy pomieszasz chrześcijaństwo z pieniędzmi i wolnością, often what loses is God. Często tracisz Boga. And so in a country like this one, zatem w takim kraju jak ten, we should never gain such faith in our money and freedom, nigdy nie powinniśmy złożyć tak dużej ufności w naszych pieniądzach i wolności, that we forget, że zapomnimy, that the God who was sufficient to bring us through the days, that the only thing that was on the shelf was mustard, i iż Bóg, który wystarczył, by przeprowadzić nas przez dni, gdy na półkach była tylko musztarda, when you could wait for hours for rations and get nothing, gdy trzeba było czekać godzinami na żywność, która i tak była na kartce, nic się nie dostawało, that God that brought us through that situation, i ten Bóg, który przeprowadził nas przez to wszystko, remains sufficient, pozostaje tym, który wystarcza, and makes the promise to you, i składa tobie obietnicę, that all things that you are facing in your life at this moment, że wszystko, z czym stykasz się w swoim życiu w tym momencie, will not have the last word.
word and be over you, nie będzie miało ostatecznego słowa nad tobą, but will be conquered, ale zostanie przezwyciężone, through the blood of the one who conquered death, przez krew tego, który pokonał śmierć, so that all things, aby wszystko work together, mogło współdziałać, for good, ku dobremu, for those who love God, dla tych, którzy kochają Boga, and are called according to i są powołani his według Jego postanowienia. You know, we need the faith that the North Korean believers have. Potrzebna nam jest wiara, którą mają wierzący w Korei Północnej. Us pray for them. My modlimy się za nich. They pray for us. Oni modlą się za nas. I came tonight to pray for you from them. I przyszedłem tutaj dzisiaj, aby modlić się za was w ich imieniu. I came to pray so that we'll remember. Przyszedłem, aby się pomodlić, byście pamiętali. In this city specifically. Zwłaszcza w tym mieście. That God is sufficient. Że Bóg wystarcza. God is sufficient. Bóg wystarcza. In your life. W waszym życiu, with all you are facing right now, ze wszystkim, z czym się teraz borykasz, God is sufficient. Bóg wystarcza. Let me pray for you now. Chciałbym się teraz za was Let pomodlić. Would you join me in praying? Przyłączycie się do tej modlitwy? Yes, Lord. Thank tak, you, Panie. Thank you, Lord. Dziękujemy ci, Panie. Thank you, Lord. Dziękujemy ci, Panie. Thank you, Lord. Thank you. Father God, drogi Ojcze, we come before you in the name of Jesus. Przychodzimy przed Twoje oblicze w imieniu Jezusa. The name that is above every name. W imieniu, które jest ponad wszelkie imię. The name that is above every difficulty. W imieniu, które jest ponad wszelką trudnością. The name that is above death. W imieniu, które jest ponad śmiercią. And we fall down before you and worship you. I padamy przed Tobą i oddajemy Ci cześć. Because tonight, ponieważ dzisiaj wieczorem, through the witness of our North Korean brothers and sisters, poprzez świadectwo naszych braci i sióstr z Korei Północnej, we've been reminded of something that we too easily forget. Zostało nam przypomniane coś, o czym zbyt łatwo zapominamy. You are sufficient. Że Ty wystarczasz. You are enough. Ty wystarczasz. You're the great treasure in the field for which we should sell everything. Ty jesteś tym wspaniałym skarbem na polu, który i powinniśmy wszystko sprzedać, by go zyskać. You blessed us with money and freedom. Ty pobłogosławiłeś nas pieniędzmi i wolnością. But in the absence of both. Ale gdy nie ma tych rzeczy, you are sufficient. Ty wciąż wystarczasz. And you are good. Jesteś dobry. And you will never leave us in death. I nigdy nie pozostawisz nas w śmierci, or despair, ani w rozpaczy. And Lord, Panie, we grieve with the real evil that exists in the world. Smucimy się z powodu tego rzeczywistego zła, jakie istnieje na świecie. And feel powerless to change it. I czujemy się bezradni, by to zmienić. And in our own lives, także w naszym życiu, afflicted by diseases that will not heal, które dotknęły choroby, które nie da się uleczyć. And unable to find work. I nie możemy znaleźć pracy. And struggling with the jobs that we do have. Albo zmagamy się w tej pracy, którą mamy. And having turned our relationships into shambles. I albo być może nasze relacje się rozsypały. Having destroyed our own lives, our own fault through our own sin. Może nawet własne życie zrujnowaliśmy poprzez nasze własne winy i grzechy. Lord, we need to be reminded. Panie, trzeba nam przypomnieć of what the North Korean believers know. O tym, o czym wiedzą wierzący z Korei Północnej. You że Ty wystarczysz. You are Ty wystarczysz, Lord. Ty wystarczysz, Panie. Lord, you promised us. Panie, Ty obiecałeś nam, us in death, że nie pozostawisz nas w śmierci. Obiecałeś nam, że nie zostawisz nas w rozpaczy. You promised us. Obiecałeś nam, that all things, że wszystko, all things, wszystko, all things, wszystko work together for good, współdziała ku dobru, because you love us, ponieważ nas kochasz, and because you called us, i ponieważ powołałeś nas. And it is sufficient knowledge for us, Lord. I to jest wystarczająca wiedza dla nas, Panie. And so like the North Korean missionaries, and like the North Korean missionaries, oświeciło tych misjonarzy z Korei Północnej. If we have to wait for decades, jeśli nawet będziemy mieli czekać przez dziesięciolecia, we trust that you will sustain us in to the meantime. Ufamy, że Ty nas podtrzymasz w tym okresie. And we look at sin and death, patrzymy na grzech i śmierć, as not powerful enough to stop your plan from being accomplished in our lives. Jako coś, co nie ma wystarczającej mocy, by powstrzymać Twój plan w naszym życiu. Lord, we have been too content.
Panie, byliśmy zbyt zadowoleni being people who have freedom of religion. Z tego, że mamy wolność religijną. When what we need in this country, a gdy tak naprawdę tego, czego potrzebujemy w tym kraju, freedom in Christ. To wolność w Chrystusie. And Lord, there are people in this free country who are in bondage. Panie, w tym wolnym kraju są ludzie, którzy są zniewoleni. And what we need, Lord, is the spirit that is on those people in North Korea who are in bondage, who yet are free. A my potrzebujemy tego ducha, który spoczywa na tych w Korei Północnej, którzy są nie mają wolności, a jednak są wolni. And so I'm praying, Lord, that anointing on this church and each person in it today. Zatem modlę się, Panie, o to namaszczenie dla każdej osoby w tym miejscu. Dla tego kościoła, that the gift of faith would rise up within each one of them, aby dar wiary rozbudził się w życiu każdego z nich, a faith that drowns out all insufficiency, wiara, która zatapia wszystkie niewystarczalności, and leads us to rejoice even in the midst of death, i prowadzi nas ku radowaniu się nawet pośród śmierci, that all things that we are facing at this moment, że a to dlatego, że wszystko, z czym stykamy się w tym momencie, that God is turning around the evil that the enemy intended. I w tym wszystkim Bóg zamienia to co wróg zamierzył ku złu. And that in the end, i w końcu, all that will be left of us, wszystko co z nas zostanie, is something truly great. To będzie coś, co jest naprawdę wielkie i wspaniałe. Because you are sufficient. Bo ty wystarczasz. And freedom in Christ is enough. I wolność w Chrystusie wystarczy. And we believe your word. I wierzymy twemu słowu. That tonight you have come to set us free. Że dzisiaj wieczorem przyszedłeś tutaj, by nas uwolnić. So we pray this. Modlimy się o to. In the name of the only one who is capable of setting us free. W imieniu tego jedynego, który może nas uwolnić. The Lord Jesus. Pana Jezusa. Amen. 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 Thank you. Amen.